Mieszkańcy gminy bardzo licznie odpowiedzieli na apel o pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działania, cały czas dostarczane są kolejne rzeczy. Jak zaznacza kierownik, na każdą prośbę jest natychmiastowa reakcja. Dzięki temu mogliśmy 4 marca już przekazać te dary do Kijowa, pojechały bezpośrednio. Drugi transport był zorganizowany 9 marca. Dary trafiły, już wiemy, potwierdzone, że do miejscowości pod Lwów. Z tego, co teraz wiem, najbardziej będą potrzebne tak naprawdę wyżywienie. Nie mamy też ubrań dla dzieci. Dzisiaj były osoby z Ukrainy z małymi dziećmi, 4-letnia dziewczynka. Nie mamy takich rzeczy, ale na pewno by się przydały. Zbiórka prowadzona jest cały czas. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 24 367 66 30 oraz 367 66 35, a także 731 798 500. Produkty przyjmowane są w siedzibie GOPS w Białej oraz w Urzędzie Gminy w pokojach 3-4. Dzień Sołtysa był okazją do spotkania i podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców gminy. Były życzenia, pamiątkowe statuetki i prezenty. Sołtysi są istotnym elementem w całej układance, jaką jest gmina, zaznacza wójt. Przede wszystkim to są osoby, które mieszkają w danej miejscowości. One są, te sołectwa, większe, mniejsze, ale przede wszystkim to są ludzie jakiegoś tam zaufania publicznego i przede wszystkim znają tych mieszkańców, także na bieżąco ich jak gdyby tutaj interwencja w wielu sprawach jest bardzo istotna, bo to są osoby, które tak naprawdę tam w większości przypadków mieszkają od urodzenia, i ta ich wiedza na temat funkcjonowania danego sołectwa czy danej miejscowości jest tutaj nieodzowna. Po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się nam spotkać w tak licznym gronie, mówiła przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, jednocześnie składając sołtysom życzenia. Przede wszystkim tego, żeby mieli satysfakcję z tego, że faktycznie, i takie poczucie, że faktycznie ta ich praca jest potrzebna, że przynosi owoce. I nie tylko w ramach współpracy z gminą, ale przede wszystkim ludziom, konkretnym ludziom. No i życzę im tego, żeby byli szanowani, uznani w swoich lokalnych społecznościach. No i żeby jak najmniej problemów mieli, załatwiając te różne problemy i potrzeby mieszkańców. Na terenie gminy Stara Biała jest 28 miejscowości, 25 sołtysów. Co dziś znaczy być sołtysem? Być sołtysem w dniu dzisiejszym to znaczy być takim samorządowcem, przede wszystkim człowiekiem, który poświęca swój czas, żeby pomagać innym, dbać o wizerunek swojej miejscowości, pozyskiwać środki z różnych źródeł zewnętrznych, a żeby jak najwięcej inwestycji można było w swojej miejscowości zrobić, oczywiście zespalać ludzi, integrować. Taka jest na chwilę obecną, moim zdaniem, rola sołtysa. Każdy z obecnych na spotkaniu sołtysów otrzymał specjalną pamiątkową statuetkę oraz upominki od Urzędu Gminy. Razem można więcej, przekonali się o tym mieszkańcy Włoczewa oraz Brwilna. We Włoczewie wyremontowano świetlicę, w Brwilnie przy świetlicy powstał zdecydowanie większy parking. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy. Świetlica jest bardzo potrzebna, o pracach jednogłośnie zdecydowali mieszkańcy, zaznacza sołtys Włoczewa. Dzięki Funduszu Sołeckiemu i dopłaty z Urzędu Gminy, żeśmy wyremontowali świetlicę, całkowicie odnowili praktycznie, zostało odnowione malowanie, oświetlenie, wymiana drzwi, klimatyzacja. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, dziękujemy Urzędowi Gminy, że nam dołożył tyle pieniążków. Odbywają się imprezy. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dziękujemy. Dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego i budżetu gminy udało się również przy świetlicy w Brwilnie powiększyć parking. Taka współpraca pozwala zrealizować zdecydowanie więcej. Wiadomo, że jeżeli fundusz został już przyznany, to prawo jest takie, że musi być wydany, te środki muszą być wydatkowane w danym roku kalendarzowym, ale okazało się, że nie starcza na remont tego wszystkiego, więc ja jako administrator tego obiektu dołożyłem resztę. I to jest
wzorowa, wręcz współpraca pomiędzy właśnie inicjatywą oddolną, jaką są sołectwa, a mną jako przedstawicielem samorządu. Bo mi było łatwiej, bo nie musiałem wydać wszystkich pieniędzy, a dzięki temu no, można było zrealizować wszystko w tej świetlicy. Także oby tak dalej, oby tak częściej. Zresztą udaje nam się taką współpracę właśnie nawiązywać, bo przykładem jest choćby również remont wokół, a może nie remont, ale rozszerzenie inwestycji wokół świetlicy w Brwilnie. Na kolejne lata planujemy w ten właśnie sam sposób też również odremontować świetlice, które są w zasobach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Także no, jeszcze raz ogromne pokłony dla mieszkańców tych sołectw, dla sołtysów za taką współpracę owocną. Okazuje się, że można świetnie wspólnie połączyć siły i zrobić coś naprawdę super. W planach są kolejne wspólne inicjatywy. Na odcinku Maszewo-Duże-Brwilno powstanie ścieżka rowerowa. Inwestycja będzie kosztowała prawie 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową ścieżka ma być gotowa do końca czerwca. Mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy duży krok w budowie właśnie ścieżek rowerowych, o które mieszkańcy no już od kilku, od jakiegoś czasu usilnie zabiegają, dlatego w tym roku mam nadzieję, że już na lato będziemy tą ścieżkę mieli wybudowaną. Tutaj też muszę przyznać, że to jest duża zasługa naszej pani radnej Agnieszki Bałanowskiej, która zabiegała szczególnie tutaj o miejscowość Maszewo i Mańkowo, ale też postanowiliśmy właśnie tą ścieżkę rozwinąć i połączyć z miejscowością Brwilno. Zakres prac obejmuje budowę ścieżki rowerowej na ulicy Brwilańskiej na odcinku blisko 700 metrów w miejscowościach Mańkowo, Brwilno, Maszewo Duże. Asfaltowa ścieżka ma mieć 2 metry szerokości. Wykonane zostaną też zjazdy indywidualne, odwodnienia i zabezpieczenia. W planach jest również budowa kolejnych ścieżek rowerowych na terenie gminy. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo. W najbliższych tygodniach rozpocznie się kolejna inwestycja, tym razem modernizacja ulicy Polnej. Właśnie podpisano umowę na jej wykonanie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych już kilku czy kilkunastu dni, jeżeli aura pozwoli, będziemy rozpoczynać pracę. Mimo tam tych licznych kłopotów związanych z dużymi podwyżkami cen, szczególnie asfaltu, no wykonawca zdecydował się tę umowę podpisać. Mam nadzieję, że za chwilę podpiszemy umowę na budowę drogi w Dziarnowej i w Dziarnowie i będziemy kontynuować kolejne przetargi na budowę kolejnych dróg. Szczególnie ważna dla nas jest przebudowa ulicy Łącznej. Jest to inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu. Myślę, że już w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg. Ulica Polna to droga dojazdowa do wielu gospodarstw rolnych. Powstanie tu szersza droga asfaltowa. Inwestycja będzie kosztowała prawie 450 tysięcy złotych.